I tak jak Państwu zapowiadałem, kolejny gość w programie Wolne Głosy. Jest nim dr Tomasz Żukowski, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień. Panie doktorze, wraca nam ten Nord Stream 2 wciąż w rozmowach z gośćmi naszymi, a ja myślę, że on będzie wracał przez najbliższe lata, oby nie w tych najczarniejszych scenariuszach, ale zacznijmy właśnie od tych najczarniejszych. Te najczarniejsze scenariusze przedstawiają sprawę w pewien skrótowy sposób tak. Ten gaz nie jest najpilniej potrzebny Niemcom, natomiast Niemcy będą miały możliwość redystrybucji rosyjskiego gazu na Europę Środkową, przez co i Rosjanie, i Niemcy uzyskują narzędzie do pewnego modelowania polityki energetycznej swoich sąsiadów i do wywierania nacisków politycznych. I jest to cena, jaką zapłacili Amerykanie za uzyskanie, powiedzmy, życzliwej neutralności Rosji w nadchodzącym konflikcie z Chinami. Na ile ten scenariusz, który teraz przedstawiłem, jest pańskim zdaniem prawdopodobny? Nie, to... Halo? ...za sytuacją. To jest to, co pan przedstawił, halo? Tak, 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 słyszymy się teraz. Pan mówi, również mówią specjaliści od stosunków międzynarodowych, specjaliści od geopolityki. Po prostu na naszych oczach w 2005 roku wtedy podpisano, przypomnę, Niemcy dogadały się w sprawie tego Nord Stream 1, prawda? Po prostu można by powiedzieć, że w ten sposób oba te państwa uzyskały możliwość prowadzenia polityki imperialnej. Rosja w takim stylu bardziej wschodnim czy północno-wschodnim, prawda, carskim, natomiast Niemcy, no to nie jest jeszcze do końca pewne, czy to będzie taki wariant, powiedzmy, miękko nadreński, czy to będzie wariant, no może to też miękki w porównaniu z rosyjskim, ale w porównaniu z tym nadreńskim twardy, no taki pruski, bismarkowski. Bo oba te państwa rzeczywiście zyskują to, co pan powiedział. Natomiast jest jedna rzecz, która jakby troszeczkę jeszcze ten pana diagnozę zaostrza. Otóż to jest tak, że Amerykanie mają nadzieję, że, to nie jest tak, że oni uzyskują, oni mają nadzieję, że uzyskują, natomiast i z deklaracji rosyjskich, i również z deklaracji niemieckich z wczorajszej konferencji pani Merkel, bodajże wczorajszej, wynika, że Niemcy wcale niekoniecznie będą chciały realizować politykę, prawda, bliskiej współpracy z Ameryką w rywalizacji Stanów Zjednoczonych. Mówi się o tym, że w Stanach Zjednoczonych oprócz tego oficjalnego rządu istnieje to głębokie państwo. To są między innymi interesy właśnie wielkich firm energetycznych, przemysłu zbrojeniowego i że tam kierują się ludzie kierujący tym głębokim państwem, no mają olej w głowie, jak to w Polsce mawiamy. I że oni wywierają jednak wpływ na politykę międzynarodową. Z tego, co pan doktor mówi, ten ostatni akapit, nazwijmy, czyli to, że ani Rosja, ani Niemcy niekoniecznie zamierzają spełniać oczekiwania polityczne Amerykanów, to by wskazywało, że no jednak Amerykanie trochę się przeliczyli, źle rozpoznali sytuację, wykazali się, nie wiem, naiwnością polityczną. No, trudno mi powiedzieć dokładnie, co o tym ostatecznie zadecydowało, ale rzeczywiście jest tak, to może to jest po prostu słabość, czy może to jest potrzeba sukcesu do sprzedania na wewnętrzny rynek przez amerykańską ekipę. No, ale w każdym razie jedno nie ulega wątpliwości, że z naszej perspektywy, i to z perspektywy i Ukrainy, i Polski, i całej Europy Środkowo-Wschodniej, ale również całej Unii Europejskiej, to jest decyzja niedobra. To jest decyzja niedobra, ponieważ uzależnia w większym stopniu nas od Rosji, od różnego typu rosyjskich presji i tak dalej, ale to, o czym się mówi, chyba stosunkowo mniej. Czy podatność nas i całej Unii Europejskiej, rosyjskie standardy uprawiania polityki opartej na presji, nacisku, szantażu, korupcji. Zresztą to już widać. No, proszę zwrócić uwagę.
ta długa lista, prawda, lobbystów Gazpromu, a byłych ważnych polityków demokratycznej Europy, prawda? Gerhard Schröder podpisał ten traktat, tę umowę. Solidny przypadek niemieckiej korupcji, prawda? W tej chwili pracuje czy rosyjsko-niemieckiej korupcji pracuje, prawda, dla Gazpromu. Niewymieniany często, ale też wart wspomnienia premier były Finlandii, prawda? Który też na tej Lipponen. No dalej były premier Francji Fillon, którego można zobaczyć na zdjęciach, prawda, przy okazji uruchamiania Nord Stream 1. No i mówi się też o pani, no można wymieniać również całą masę innych instytucji, innych podmiotów, łącznie nawet z powoływanymi przez Gazprom instytucjami zajmującymi się ekologią. Czyli pan doktor skłania się ku temu czarnemu scenariuszowi rozwoju wypadków, ale gdy dzisiaj rozmawiałem... Może nie najczarniejszemu. Ja mam nadzieję, że jednak nie dojdzie do wojny, ale tym niemniej między Rosją a Ukrainą. Ale ten nacisk... Ale też nie można wykluczać. Też jest ten, nawet ta wersja bez kinetycznej wojny, tylko z naciskiem ekonomicznym, politycznym, też jest dla nas bardzo niekorzystnym rozwojem wypadków. Tak, ale gdy dzisiaj gościłem w studiu przedstawicieli naszego parlamentu, posłowie opozycji, pan Andrzej Grzyb, zwłaszcza pan Artur Łącki z Platformy Obywatelskiej, no, starali się dostrzegać jakieś pozytywy. Nawet pan poseł Łącki mówił, że no, skoro już jest właściwie na ukończeniu, no to właściwie powinniśmy się podłączyć, powinniśmy jakieś profity z tego Nord Stream 2 czerpać, że raczej na dobre nam to wyjdzie. Jakby pan taką postawę wśród polityków ocenił? No, ja bym powiedział tak, że to, co się w tej sprawie dzieje, no oczywiście warto w tej sprawie jakby też targować się, bo dowiedzieliśmy się przy tej okazji bardzo ważnej rzeczy, że Unia to nie jest Unia, prawda, ta Unia zdominowana przez Niemcy, przez to miękkie imperium niemieckie, prawda, to nie jest Unia wartości, to jest Unia twardych interesów. Zwróćmy uwagę na jedną bardzo ciekawą rzecz, o której mało kto mówi. Otóż kiedy rzecznika Komisji Europejskiej spytano, czy kwestia ustaleń, prawda, z udziałem pani Merkel była uzgodniana z Komisją Europejską, to rzecznik się uchylił od odpowiedzi. Jeszcze Niemcy po prostu w ogóle no, nie przejmują się całym standardem europejskim. Zresztą i wcześniej tak się działo. Natomiast jeśli chodzi o naszą, o tych, którzy w tej chwili próbują, prawda, mówić, że nic się nie stało, albo nawet próbują mówić, to wszystko jest oczywiście wina PiS-u, bo i też są takie głosy, no te osoby po prostu uczestniczą, powiedzmy sobie otwarcie, no, w uruchamianiu takiej, w zacieraniu jakby informacji, utrudnianiu tego, żebyśmy zrozumieli, na czym ta sytuacja realnie polega. A polega na tym, że po prostu zostaliśmy w tej chwili no, bardzo wyraźnie, jako cała część Europy uderzeni, że pewne standardy, na których jest zbudowana Unia Europejska, też zostały podważone, że tak naprawdę, żeby zacytować pewnego polityka, który niedawno wrócił do Polski, w ten sposób tak naprawdę do Unii Europejskiej zaczyna wkraczać ruski ład, jeśli już możemy o tym powiedzieć w ten sposób. To jest ten prawdziwy ruski ład i w tej sytuacji my musimy robić wszystko, żeby te procesy wyhamowywać, żeby powstrzymywać, mieć nadzieję, że Amerykanie dostrzegą, że popełnili błąd, a przy okazji starać się jakby testować instytucje europejskie i sprawdzać, czy rzeczywiście są w tej sprawie, dbają o wartości. A nie tylko mówią o nich wtedy, kiedy jest to wygodne. Wspomniał pan o polityku, który niedawno wrócił do polskiej polityki. Jest tu pewna koincydencja czasowa. Czy ona będzie jeszcze większa na jesieni, bo chodzą takie kuluarowe plotki, że na jesieni ma być kampania wrześniowa BIS, czyli próba powtórnego połączenia różnych sił, które miałyby doprowadzić do wywrócenia ładu politycznego w Polsce, to znaczy naciski coraz większe ze strony instytucji unijnych, naciski ze strony Trybunału Sprawiedliwości Europejskiego i naciski wewnętrzne połączone także z jakimś wznowieniem manifestacji, demonstracji ulicznych, czyli kampania wrześniowa BIS. Jak pan ocenia, czy jest szansa na wzniecenie takiej, jak to się kiedyś mówiło, rewolty? Myślę, że takie próby mogą być podejmowane. Pamiętajmy, że politycy takie, no to nie byłby pierwszy przypadek tego, także nie jest to jakaś prognoza trudna, bo przecież tego typu inicjatywy były już podejmowane. Z całą pewnością ta próba wymiany, znaczy obalenia tego rządu jest zgodna z interesami
tego zdominowana przez ład pruski, no w tym wypadku, można by tak powiedzieć, w tym wariancie twardym, gdyby tak się stało. Natomiast ja myślę, że i to jest właśnie w tym wszystkim najsmutniejsze, że to się nakłada na taki proces, że to, tak by nie było, gdyby proces uczenia się tych gorszych standardów, niższej dbałości o polską rację stanu i rację stanu naszej części Europy przez polityków opozycji. Ja przypomnę, że jeszcze jakiś czas temu ważni politycy opozycji zabiegali o powstrzymanie Nord Stream, robili różne inne rzeczy, które były zgodne z polskim interesem. Tu musimy zakończyć naszą rozmowę. A warto będzie o politykach opozycji kiedyś jeszcze porozmawiać. Panie doktorze, ja bardzo dziękuję za wypowiedź dla telewizji Republika. Doktor Tomasz Żukowski był naszym gościem. Kłaniam się nisko. Dziękuję, kłaniam się. A w telewizji Republika już za chwilę Michał Trześniewski i jego program Wolne Głosy Zagranica. Ja nazywam się Marcin Bąk i mówię Państwu do zobaczenia.